rasistka, ksenofobka, ma problemy z agresją, a to dopiero początek jej zalet. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Skogul, bohaterce od piechoty z drugiej generacji, która jest w moim odczuciu dosyć podobna do Madeleine. Obie są zbalansowane między atakiem a obroną, z przewagą na atak. Oczywiście Goresz to nie jest, ale Skogul jest naprawdę solidnym wyborem, który wnosi powiew świeżości do tej smutnej jak czakcza piechoty. Dobrym wyborem jest również pozostawienie subskrypcji z dzwonem oraz like pod tym filmem. Bez przedłużania zerknijmy na umiejętności i zobaczmy, co takiego Skogul może wnieść na pole walki. Umiejętność numer 1. Krwawa bitwa. Legion Skogul zyskuje efekt wigoru na 6 sekund, który daje nam 15% do HP oraz zyskujemy efekt krwawej furii. Nasz Legion co sekundę zadaje dodatkowy kontratak wszystkim Legionom znajdującym się w pobliżu, które przypuszczają normalny atak na nasz Legion. Z reguły to piechota będzie dostawała dodatkowy kontratak, chyba żebyśmy podbiegli w mele zasięg do jakiegoś Legionu dystansowego i ten Legion zacząłby nas atakować. Ten efekt wydaje się być bardzo dobry do typowego 1v1, 1v2, 5v5, ale jeśli liczba wrogów będzie przekraczała 5, wtedy ten efekt nie będzie działał. Mimo to jest to super umiejętność, część pierwsza z HP jest również dobra. Na obecne standardy piechoty należy się 5 z minusem. Daję tutaj minusa z tego względu, że mogłoby być tutaj 20%, do HP jest 15. Ale efekt w nagrodę trwa dosyć długo, bo jest to 6 sekund. Natomiast przy 30% Hoska, jak widzicie, Hosk ma tutaj 30% premii do HP. Efekt Skogul wygląda dosyć mizernie. Jednakże te dwa kontrataki na sekundę ratują ocenę. Umiejętność numer 2. Niewzruszenie. Wszystkie jednostki piechoty z Legionu Skogul zyskują 20% ataku fizycznego piechoty i premię do HP w wysokości 10%. Tutaj też widzę podobieństwo do trzeciej umiejętności Madeleine. Są dosyć podobne. Z tą różnicą, że Skogul jest bardziej ofensywna. Wolałbym 15 albo nawet 20% do HP i 10 do ataku. Plusem na korzyść Skogul jest to, że to atak fizyczny, który działa również na kontratak, a nie sam kontratak, jak w przypadku Madeleine. Z tego co pamiętam, Madeleine miała 5 za tą umiejętność. Umiejętności są bardzo, ale to bardzo podobne, więc Skogul również dostanie tutaj 5. Umiejętność numer 3. Taktyka partyzancka. Legion Skogul w terenie zyskuje 60% prędkości marszu w czasie szarży berserka i otrzymuje 1% ataku za każdym razem, gdy wykona kontratak. Maksymalnie plus 25% do ataku. Nie powiem, tego ataku jest dosyć sporo. Minus jest taki, że musimy go wystakować. Na starcie walki będziemy mieli równe 0. Mi osobiście bardzo się podoba ta dodatkowa prędkość w trakcie szarży, która idealnie nadaje się do dogonienia legionów dystansowych, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że możemy dogonić kawalerię. Ta prędkość jest super do jakichś solowych akcji albo w bitwach w niewielkich grupach, natomiast w takiej typowej wojnie, gdzie ta piechota zderza się z piechotą przeciwnika dosyć szybko w jakimś choke pointcie, aż tyle ta umiejętność nie wnosi, dlatego tutaj dam 4 z minusem, pomimo faktu, że jest to moja ulubiona umiejętność wśród bohaterów do piechoty. Umiejętność numer 4. Twardość. Legion Skogul ma 10% szans na otrzymanie uzdrowienia, kiedy zostanie trafiony normalnym atakiem. Współczynnik uzdrawiania 350. Efekt można aktywować raz na 5 sekund. Znacie mnie, nie jestem fanem uzdrawiania, ale na pewno ta umiejętność na takiej ofensywnej postaci może nam zwiększyć przeżywalność, a co za tym idzie obrażenia, bo im większy nasz legion, tym większe mamy obrażenia, ale na tle innych jakoś ta umiejętność moim zdaniem się nie wyróżnia, dlatego tutaj dam 3, może z takim plusikiem, bo ta umiejętność naprawdę w niektórych sytuacjach troszkę nam może uratować tyłek, ale na pewno nie jest to umiejętność,
wymagana, możecie się obyć bez niej i pozostawić Skogul w stanie 5-5-5-1. Taka Skogul będzie sobie radziła już bardzo dobrze w wszelakich potyczkach. Umiejętność numer 5, przebudzenie, chwała Willerburgowi. Jednostki piechoty w Legionie Skogul zadają 10% więcej obrażeń od kontrataku. Kontratak to główne obrażenia dla piechoty. Każdy dodatkowy procent jest fajny. Dobra umiejętność, ale samo przebudzenie nie wznosi Skogul o 2 poziomy wyżej. Dlatego dam tutaj 4. Jest to solidna umiejętność. Ale również nie jest to umiejętność, którą musicie posiadać. A nie jest to tajemnicą, że koszty przebudzenia, szczególnie tych ostatnich 4 skilli, są dosyć duże. Podsumowując, Skogul ma łącznie 20 na 25 punktów. Jest to 80%, co daje nam ocenę dobrą. Solidna, dobra bohaterka, ale bez Goresha już tak sobie świetnie nie poradzi, jak w parze z nim. Skogul dopełnia Goresha tak jak Fregar dopełnia Syndriona. Jakbyśmy usunęli Goresha z gry, to marsz Madlen i Skogul byłby moim zdaniem najlepszym marszem piechoty. Ale Goresh istnieje i robi naprawdę bardzo dużo na polu. A robi jeszcze więcej dzięki umiejętności Skogul, która zadaje te 2 kontrataki na sekundę. Z tego względu bym ich nie rozdzielał. Jest to najlepszy marsz piechoty w grze na ten moment. Jeśli nie macie Goresha, to możecie sobie grać z Madlen. Drugą parą, moim zdaniem, drugą parą byłby Garwood. Też sobie poradzi. Można próbować, oczywiście, w przypadku Garwooda grać dookoła tej czwartej umiejętności. Jak wiecie, Skogul leczy. Garwood po uzdrowieniu dostaje bonus do obrażeń fizycznych. Więc jakaś synergia tutaj zdecydowanie jest. A leczenie możecie wziąć również z drzewka. Piechota ma na pewno jakiś rodzaj leczenia. Ten talent jest właśnie od leczenia. Możecie dać peta, który będzie leczył. Źródeł leczenia na pewno wam nie zabraknie do tej pary. Kolejną bohaterką, którą połączyłbym z Skogul, byłaby Nika. Skogul w parze z Niką to jest najszybszy marsz piechoty, jaki możecie sobie wyobrazić na ten moment. Sama Nika ma troszkę prędkości marszu, Skogul ma bardzo dużo prędkości marszu na tej szarży. Jeśli ktoś widział w akcji parę Skogul-Nika, to wie na pewno, o czym mówię. W sekundę dostaniecie się do jednostek dystansowych wroga i naprawdę zrobicie tam mnóstwo zamieszania. Ten marsz z Niką średnio się nada do wielkich wojen, ale do mniejszych bitew jest wręcz genialny, bo wtedy wróg staje przed bardzo trudnym wyborem. Albo bije waszą piechotę, która jest tak czy siak tankowna, albo w przeciwnym wypadku wyczyścicie wszystkich z tyłu za pomocą tego marszu. Tej bym nie dał, bo Teja zwiększa obrażenia od umiejętności bohatera, a jak doskonale wiecie, Skogul takich obrażeń nie posiada. A jeśli nie macie Madlen, którą polecam głównie jako ten pierwszy wybór do Skogul, a reszta bohaterów jest słabych, to ostatecznie możecie wziąć Elianę, która jest zawsze takim spoko wyborem. No a z Bakarem to Bakar niech sobie grzeje ławeczkę po prostu. Bakar się nie nadaje moim zdaniem na walki. Drzewka pokażę wam 2. Pierwsze będzie oczywiście dla piechoty, takie typowe. Atak, obrona, HP, serce, obrona piechoty. Mniejsze obrażenia od umiejętności bohatera. Tutaj możecie wziąć błogosławieństwa nieba, ale ja lubię tą prędkość marszu, gdy mamy niski poziom zdrowia. Możemy zawsze się wycofać, albo kogoś dogonić, gdy nie chcemy się wycofać. Bo z reguły i tak się nie wycofujemy, ale łatwiej jest kogoś dorwać. A to leczenie nie jest jakieś wybitne, jeśli nie połączymy Skogul z Garwoodem. No a obrażenia od normalnego ataku też jakieś różnicy w przypadku piechoty nie zrobią. Dalej mamy opanowanie. Ale oczywiście można wziąć wściekły. Oba talenty są bardzo podobne i grywalne, ale uważam, że talent pod obronę dla piechoty są zdecydowanie lepsze. Dalej przejdźmy, mamy wielki podbój. Twój legion odnosi o 4% mniej obrażeń od normalnego ataku. Chyba nie muszę tłumaczyć, że jest to bardzo dobry wybór. 4% więcej obrażeń od kontrataku również jest dobrym wyborem. Dalej nie mamy jakichś wielkich talentów, dlatego pozostaje nam obrona flanek. No i ostatnim talentem, który bym tutaj wziął,
będzie Żelazna Wola, który jest bardzo kluczowy, powiedziałbym, dla Skogul. Otóż Żelazna Wola wydłuża czas trwania efektów wzmocnień uzyskanych dzięki umiejętności wpadania w szał o 1 sekundę, gdy twój legion składa się wyłącznie z jednostek piechoty. Dodatkowy kontratak, czyli obrażenia oraz dodatkowe 15% HP przez sekundę są bardzo dobrym. Są to bardzo dobre bonusy. Tutaj również mamy 8% szans na dodatkowy kontratak, no ale Skogul nam zapewnia ten dodatkowy kontratak, dlatego tutaj wziąłbym Żelazną Wolę. Przejdźmy dalej, ja bym poszedł w drzewko PvP. Ogólny atak, ogólna obrona, ogólne zdrowie, szczęśliwy los. Przeprowadzając kontratak w terenie, twój legion ma 10% szans na zmniejszenie wszystkich odnoszonych obrażeń o 1%, maksymalnie o 3 sekundy na 20 sekund. No i ostatni talent, oczywiście w 1% więcej obrażeń od kontrataku. Tak widzę to pierwsze drzewko, na pewno ten talent musicie mieć moim zdaniem. Bezdyskusyjnie jest to talent, który daje bardzo dużo dla Skogul. Ale nie tylko dla Skogul, dla większości bohaterów od piechoty. Ale nie dla wszystkich, to musicie sobie obczaić, z kim właśnie łączycie. Dla Goresha również ten talent się oczywiście nada. Drugie drzewko, bardziej takie pod fan, powiedziałbym, pod mobilność, jest inny wariant, w którym idziemy w drzewko PvP i tutaj wybieramy prędkość marszu, ale ja myślę, że nie ma co stakować tej prędkości marszu aż tyle. Jakby fajnie jest szybko biegać, ale dobrze jest też coś robić, jeśli dobiegniemy do tego przeciwnika. Dlatego tutaj wziąłbym atak, prędkość ogólna, ogólne zdrowie, serce, obrona piechoty, prędkość marszu, 15%, najlepszy talent, jeśli chodzi o prędkość marszu, oczekujący zabójcy, no i tutaj opanowanie. Dopiero potem szedłbym w drzewko mobilności, prędkość ogółem, w ogóle to tłumaczenie jest tak zepsute, ogólna prędkość, ogólny atak, większe obrażenia od kontrataku. Tutaj wziąłbym uprzednie przygotowania. Chyba, że chcecie jakoś biegać szybko między budynkami, to wtedy możecie wziąć szybkie manewry. Wielki podbój. Nasz legion odnosi 4% mniej obrażeń od normalnego ataku. 4% mniej obrażeń od umiejętności bohatera. I 15% prędkości marszu na 5 sekund, kiedy dostaniemy obrażenia od umiejętności bohatera. Magów jest mnóstwo, więc te obrażenia, więc ta prędkość będzie praktycznie ciągła. A szczególnie jest to przydatne, gdy chcecie dobiec właśnie do jakiegoś legionu, który was atakuje. No i ostatni talent, przechodzące cienie. Podczas używania umiejętności z artefaktu, twój legion zyskuje efekty przyspieszenia i schronienia, które zwiększają jego prędkość marszu o 50% i obronę o 15% na 10 sekund. Ten efekt można aktywować raz na 90 sekund. Owszem, cooldown jest dosyć długi, ale jeśli będziecie mieli artefakt, którego będziecie mogli użyć i dostaniecie te 50% prędkości marszu, dopiero wtedy zobaczycie, co to znaczy prędkość. Dlatego wolę to drzewko niż wybranie tutaj połowy tego drzewka od PvP i wzięcia 10% prędkości marszu, z tego względu, że tutaj, jeśli pójdziemy do końca, mamy możliwość zdobycia 50% prędkości marszu oraz tych 15%, które też są, można powiedzieć, stałe, bo tych obrażeń będziemy dostawać dosyć dużo. To drzewko jest zdecydowanie szybsze od drzewka z tym jednym bucikiem, ewentualnie dwoma. Najlepszym artefaktem dla piechoty jest Torkwę z Kościanego Ducha ze względu na efekty i bonusy, jakie nam zapewnia. Również bardzo mocnym przedmiotem jest zbroja ze smoczych łusek. Niestety z tej zbroi skorzystają bardziej bohaterowie, którzy potrafią rzucić tarczę, tak jak mamy tutaj na przykładzie Elianę oraz Madeleine. Ale myślę, że bohaterowie bez tej tarczy również mogą wyciągnąć fajne bonusy, szczególnie, że ten przedmiot jest chyba jedynym, który zapewnia nam HP. No a HP jest najważniejszą statystyką zdecydowanie dla piechoty. Tak bym to powiedział. Oczywiście inne legendarne przedmioty dla piechoty również dadzą radę. Młot bojowy Greymara jest bardzo fajny. Kiełasz Kari, który możemy dostać już w pierwszym sezonie z klasycznego kompendium artefaktów, również sobie poradzi. A jeśli nie macie żadnych defensywnych przedmiotów dla piechoty, to takie źródła ciszy czy smocza wyrwa też mogą coś tam namieszać.
Ogólnie mam takie przeświadczenie, że po ostatnim update'cie, w którym piechota dostała buffy, między innymi dostała coś takiego, że wyprowadzając kontratak mamy 50% szans na uzyskanie kumulacji opancerzenia. Każda kumulacja opancerzenia zmniejsza obrażenia odnoszone od ataku dystansowego o 5% na 15 sekund. Maksymalna liczba kumulacji to 8. Ten sam Legion jest w stanie aktywować ten efekt jeden raz na 18 sekund. Ale jeśli ktoś będzie bił nas 4 Legionami albo 5, wtedy od razu dostajemy 25% zmniejszonych obrażeń od ataków dystansowych, więc jest to dosyć duży bonus. I w tym przypadku myślę, że wzięcie przedmiotu, który zwiększy nasz atak, skoro tej obrony i tak będziemy mieli dosyć dużo, gdyż efekt wytrwałość i tak będzie działał. Dlatego myślę, że teraz branie tych ofensywnych przedmiotów dla piechoty może być też ciekawym wyborem, jeśli chcemy wrogom wpędzić więcej jednostek do szpitali, gdyż piechota i tak będzie jeszcze bardziej tankowna niż była do tej pory. Pupile dla piechoty to niedźwiedź brunatny i jadowity jaszczur z przewagą dla jaszczura, gdyż jaszczur może zadać obrażenia wszystkim, którzy nas atakują niezależnie od dystansu. Niedźwiedź z kolei może zadać obrażenia jedynie 5 legionom w pobliżu. Z reguły będzie to piechota, ale jego obrażenia nie będą aż tak spektakularne z tego względu, że piechota ma bardzo dużo statystyk defensywnych, więc te obrażenia peta będą musiały przejść przez te obrażenia defensywne piechoty. Natomiast niedźwiedź wydałby się ciekawszym wyborem i lepszym wyborem przede wszystkim, gdybyście mogli dobiec do jednostek dystansowych wroga i je atakować z mele zasięgu. Wtedy ten niedźwiedź zadałby większe obrażenia, a tak zdecydowanie polecam bardziej uniwersalnego, jadowitego jaszczura. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.